No i za chwilę rozpocznie się to ciekawe spotkanie. Już dograna ta piłka. Ale jednak nie udało się zagrozić tutaj bramce z tej sytuacji. I cały czas przy piłce zawodnicy Złoczewi. Teraz tam lewą stroną. Próbuje dorzucenia tej piłki na prawą stronę. I jeszcze zgranie jej w kierunku bramki. Cały czas Jurga, uderzenie. Jeszcze przy piłce utrzymują się zawodnicy Karsznic. Ależ to wybronił teraz. Fabrowski do Przezaka. Przezak ma tam troszeczkę miejsca. Próba dorzucenia. I bramka. Nabita dosłownie tą piłką został zawodnik z numerem 16, czyli Paweł Chlebicz. Właśnie Jagieły przy piłce. Chlebicz. Przy piłce Przezak. Jeszcze utrzymuje się. I karny. Karny sędzia tutaj specjalnie przyglądał się tej sytuacji. A teraz Przezak kontra Antczak. Który z nich będzie lepszy? I jednak Przezak strzela bramkę. Panie trenerze, no dzisiaj było parę sytuacji. W pierwszej połowie dość jedna z groźniejszych, można powiedzieć, akcji meczu mogła dać remis w tym spotkaniu. W drugiej połowie też troszeczkę ruszyli zawodnicy z większym animuszem, z większą pewnością. Tam Dudek bardzo tam próbował tak naprawdę, dosyć dobre te podania dostawał, no ale było mu ciężko tu powalczyć jednego na dwóch obrońców Złoczewi. No ale czego brakło dzisiaj, żeby gdzieś ukuć może chociaż tą jedną bramkę, może dwie, żeby nawiązać, bo jednak zespół był dość mocno cofnięty przez większość spotkania. Znaczy no, cofnięty był z tego względu, no wiedzieliśmy z kim gramy, tak? Graliśmy ze Złoczewią, mają drugie miejsce. Chcą tam awansować do czwartej ligi. Także no wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz dla nas. Tutaj przed meczem u nas się troszeczkę dużo działo, bo po ostatnim meczu były kontuzje, zwłaszcza jednego młodzieżowca, który no, najlepszy teoretycznie z naszych młodzieżowców. No i musieliśmy tu trochę, można powiedzieć, pomanewrować, że tak powiem, w tym składzie. No i taka trochę konsekwencja wyszła, że więcej musieliśmy grać w tyle, i w przodzie nas troszkę brakowało. Tutaj też młodzieżowiec grał w przodzie, a u nas nigdy nie grał w przodzie, tylko gdzieś na boku, czy boku pomocy lub boku obrony, tak? A dzisiaj no, z konsekwencji musiał wyjść młodzieżowiec i to z ławki, po prostu w przodzie. No i troszeczkę tutaj tych akcji ofensywnych z naszej strony słabawo było, choć były sytuacje, co można było strzelić bramkę, zwłaszcza w tej pierwszej części, nie? Także w pierwszej części, w drugiej połowie też było kilka sytuacji, które można było zamienić jeszcze na bramkę. Natomiast no, dzisiaj Krajda też dużo kreował tej gry w środku, przede wszystkim szukał podania do grania tej piłki właśnie do swoich kolegów. Widać, no i właśnie ten przepis o młodzieżowcu często blokuje zespoły, bo no ile można mieć tych młodzieżowców? Gdzieś zdarzy się kontuzja i później jest problem, bo trzeba szukać na szybko zmiennika. A co w niższych ligach? No nie oszukujmy się, to nie jest jednak ekstraklasa, pierwsza liga czy nawet druga. No w okręgówce z młodzieżowcem jest ciężko. Ale jakie plany do końca sezonu? Na pewno zdobycie kolejnych punktów. No i jakie plany na przyszły sezon? Bo już pewnie o tym troszeczkę myślicie. Znaczy na przyszły sezon to można powiedzieć, będę się wypowiadał, jak się ostatni mecz zakończy. I wtedy powiem, dużo mogę powiedzieć. Na tą chwilę no, zostały trzy mecze jeszcze. I chcemy tutaj no, zagrać jeszcze bardzo pozytywnie, żeby tych punktów troszkę u nas przybyło. I w konsekwencji no, spokojne utrzymanie, żeby było. To jest najważniejszy cel dla nas, nie? No właśnie, utrzymanie i żeby w tych Karsznicach ta piłka była. No i kto wie, czy w przyszłym sezonie nie derby Karsznic, bo jak awansuje Olimpia, to może być jeszcze ciekawiej, zwłaszcza w meczach domowych, tak można powiedzieć, które będziecie grali właśnie u siebie. Życzę przede wszystkim powodzenia w kolejnych meczach, zdobyczy punktowych, utrzymania, bo liczymy na te derby. No, bardzo dziękuję i tutaj cały zespół by panu bardzo dziękował, żeby tak było. Derby, bardzo fajnie, niech będą derby,
Ja życzę, żeby były derby z Olimpią, a nie z Pogonią, z Duńska Wola, bo żeby się utrzymali, a z Olimpią chętnie będziemy grać derby. Dziękuję bardzo, no i powodzenia. Dziękuję też bardzo, powodzenia. Dawid, dzisiejsze spotkanie, można powiedzieć, byliście faworytem, ale troszeczkę nie szło. Mieliście sytuację, dochodziliście do tych sytuacji bramkowych, no brakowało, można powiedzieć, tego centymetra, tego ułamka, czasami chwili, aby wykończyć tą akcję i żeby piłka wylądowała w siatce. Czego brakowało, żeby trochę więcej tych bramek strzelać? Bo kibice na to liczyli. Na pewno przyszli, dopingowali was, jak robią to zawsze. No ale czego brakło, żeby jeszcze troszeczkę tych bramek więcej strzelić? No bo przyzwyczailiście do ilości bramek. No, tak czasami się zdarza niestety, że nie wszystko, co się wykreuje, kończy się bramką. No i dzisiaj tak było. Myślę, że mecz zupełnie pod naszą kontrolą. Dominowaliśmy całe spotkanie. No, zabrakło właśnie tej kropki nad i, żeby ten mecz zamknąć w pierwszej połowie i myślę, że wtedy było jeszcze dużo łatwiej. Niemniej Karsznice jakoś strasznie nam nie zagroziły dzisiaj i wygrywamy kolejny mecz, z czego się cieszymy. Nie tracimy bramki, więc patrzymy optymistycznie w przeszłość. Trzy kolejki jeszcze nam zostały i oczywiście będziemy chcieli zawalczyć w każdym meczu o komplet. Oczywiście, bo tak naprawdę w okręgu sieradzkim, w tej okręgówce jest bardzo ciekawie. Cały czas liczycie się w grze o awans. Nie wiem, na ile rozmowy są, żeby awansować w tym sezonie. Warta Działoszyn gdzieś w tej wiośnie naprawdę bardzo dobrze dysponowana. 11 zwycięstw z rzędu. No ale właśnie, czy są te głosy? Czy myślicie o tym, żeby awansować do tej czwartej ligi? Czy może jeszcze poczekać, wzmocnić zespół, zebrać fundusze przede wszystkim i powalczyć o to w kolejnym sezonie? Na pewno nikt nam nie postawił takiego celu przed sezonem, że mamy awansować. My chcemy grać w piłkę, chcemy się tym cieszyć i póki co wychodzi nam to całkiem przyzwoicie, bo w tabeli jesteśmy dość wysoko. Parcia żadnego nie ma, że my musimy, gramy, zobaczymy co będzie, więc tutaj nie ma żadnej spinki typu, że trzeba, że musimy teraz Działoszyn gonić. No niestety przegraliśmy z nimi dwa mecze i stąd ta przewaga Działoszyna, a w tej rundzie na pewno wyniki mają bardzo imponujące. No tak, ale przede wszystkim no, cieszę kibiców to, jak gracie, że walczycie o te najwyższe lokaty i zdobywacie punkty, zdobywacie bramki. Kibice no, zasługują przede wszystkim na to, żeby tutaj piłka dalej się rozwijała i, no, i była na takim wysokim poziomie, jak jest dzisiaj. Spokojna gra, bez tak naprawdę dużej presji. Gracie bardzo swobodnie przez defensywę, budujecie te akcje i nie ma takiego lagowania, jak to czasami się ogląda. Czego można życzyć tutaj właśnie w Złoczewie, jeżeli chodzi właśnie o piłkę? Myślę, że przede wszystkim zdrowia, żeby nas omijały kontuzje. Jak kontuzje nas będą omijać, będziemy mieć do dyspozycji na każdym meczu wszystkich zawodników, to myślę, że wtedy będziemy tutaj z każdym będziemy mogli wygrywać i na to liczymy. Co do kibiców, chcieliśmy podziękować za wsparcie na każdym meczu, nie tylko domowym, ale również na meczach wyjazdowych. Jeżdżą za nami, dopingują nas, licznie przychodzą na stadion, więc my chcemy się odwdzięczyć dobrą grą i mam nadzieję, że tak właśnie jest. No nic, życzę powodzenia oczywiście w tych ostatnich trzech spotkaniach, jeszcze kolejnych zdobyczy punktowych, no i jak najlepszej atmosfery i utrzymania tej drużyny, która wydaje się być dobrze zgrana. Bardzo dziękujemy.